Czas na wizytę, może krótką, ale jednak u Oppo i OnePlusa. Oczywiście gwiazdą jest składany smartfonik Oppo Find N2 Flip, ale o nim materiał widzieliście dosłownie parę dni temu na naszym kanale, więc chyba nie ma się nad czym rozwodzić. Recenzja też u nas będzie, bo ten smartfon jest dostępny w Polsce. Ale ja Wam chciałem pokazać coś zupełnie innego. Nie miałem okazji pokazać Wam tego w dniu polskiej premiery OnePlusa 11. OnePlus Pad, czyli tablet OnePlusa, debiutancki tablet OnePlusa, jak widzicie, z dołączoną klawiaturką. Urządzenie o dosyć niekonwencjonalnej jak na tablet stylizacji. Muszę Wam powiedzieć, że to żywo prezentuje się całkiem fajnie. No zobaczymy, jak go w Polsce wycenią, bo to wiele od tego zależy. Niemniej, no, rzecz zapowiada się milutko. Mam nadzieję, że w ofercie będzie również ta klawiaturka, którą tutaj widzicie. Ja teraz próbuję jedną ręką to ustawić. Nie jest łatwo, ale dajemy radę. Oczywiście ekran wspiera rysik. Fajna, wąziutka rameczka. Także cóż, no, OnePlusie, czekamy na ten tablet. Miejmy nadzieję, że się w końcu doczekamy na naszym rynku. No i wreszcie to, dla czego tu przyszedłem. Koncepcyjny OnePlus 11 Concept. O co w tym koncepcie kaman? Otóż, moi drodzy, OnePlus wziął sobie OnePlusa 11, którego znacie. Recenzja jest na kanale, także zachęcam, obejrzyjcie. I dołożył mu chłodzenie cieczą. Ale nie tylko dołożył chłodzenie cieczą, bo jeszcze dołożył taki fajny bajer na pleckach, żebyście widzieli, jak Wam się bąbelki w telefonie przelewają. Przypominam, to jest koncept, także raczej na razie nie trafi do sprzedaży, ale jak widzicie, OnePlus kombinuje, żeby nam się smartfony nie gotowały. A z frontu, no to tak jak Wam powiedziałem, od po prostu znana, dobra jedenastka. Przypominam, obejrzyjcie sobie recenzję OnePlusa 11 na naszym kanale. No i oczywiście nie zapomnijcie łapka w górę i oglądaniu kolejnych materiałów. A ja pędzę dalej, cześć!